Witam wszystkich ponownie, a więc musimy zaprowadzić, jak ona ma, Jeremę do laboratorium, co łatwe może nie być, ale próbujemy. Nie wiem nawet, gdzie ono jest, to laboratorium zbytnio. Boże, kolejne downy. Dobra, powybijam ich, bo nie chcę, żeby za mną latały potem. Ale nie, bo ona leci, jak widać. Dobra, tu ja leję na nich. Ktoś tam, słyszałem jakieś krzyki, jakby ktoś nas gonił. Dobra. Oho. Już mamy kolejnego potwora, a ona nie przejdzie, pewnie. No właśnie, tu jest problem, bo muszę z nimi walczyć. Dobra, po jednym. Po drugim. I został jeden. Zdychaj. Ta maczeta dobra jest. No chodź. Nienawidzę go. Co ten boks? Bokser. Chciałbym mu łapkę obciąć, ale... O! O to mi właśnie chodziło. Bo z jednym już nie będzie taki cwany. Jest! Tak, ale jeszcze z bańki mnie będzie napierdzielo. Chciałbym mu głowę odciąć. Ciekawe, czy on z tej bańki może mnie tak piznąć, żebym odleciał. No, chyba może. Tylko nie tak może jak poprzednio łapami, ale da się. Dobra. Ja, ile stracił mi tej maczety pedał? Gdzie ona jest? Dobra. Ja muszę ją gdzieś naprawić. Ona, jak widzieliście, jest strasznie dobra nawet. Można ulepszać tę jakoś broń, ale mi się nie chce zbytnio w to bawić. Dobra. Ja tych olewam. Ona i tak biegnie. A oni nas gonią. Lols. Potem jak się ich zbierze, to ciekawe, jak ich powybijam. Mam nadzieję, że tutaj już nas za zakrętem nie dopadną. Aha. Ja pierdziele. Ej, no teraz to trochę przesadzili. Jeszcze jak ci z tyłu dojdą, to w ogóle. Tu jakieś ludki od OP chyba. Won. To już jest lekka przesada. Zaraz zabiją mi ocalałego. Nie, chociaż oni tylko do mnie się dopieprzają. Na szczęście już jest ich niewiele. Ty ją zostaw, bo zaraz mi ją zabijesz i będę ją wała. Zdychaj. Dobra. Wszyscy? Wszyscy. Dużo ich było, jak widzieliście. Mamy punkt kontrolny. Są tu jakieś jabłuszka? Są. Pyk. Jedno. Pyk drugie. Pyk trzecie. I pyk czwarte, dobra. Bo ona gdzieś tu mi spieprzyła. Kurde, to jakaś inna droga do tego laboratorium. Co tu mamy? Mogę otworzyć? 238, ale i tak nie mogę wziąć. Ja pitole. Jeszcze lepiej. Dobrze, że coś tam zjadłem, te jabłuszka. A czemu oni jej nie leją? Dobra, po jednym. Po drugim i po trzecim. Nie, jeszcze jeden. Uch, normalnie coraz gorącej się robi, tylko ja już nie mam tutaj jabłuszek. Mam nadzieję, że tu już jest laboratorium. A tutaj jeszcze nie byłem, znowu jak w parku jurarskim jakimś. Uch. Gra chyba faktycznie idzie ku końcu. Jest tu procent gry jakiś? Mapa, umiejętności, zadania. Nie ma, to chyba jak się dawało escape. To było, ale nie chce mi się sprawdzać. Gdzieś to widziałem. Dobra, idziemy. Życia nam się trochę tam odnawiają, ale to i tak niewiele, ale fajny korzeń. Tudzież drzewo. No i jesteśmy koło laboratorium, bo już poznaję wejścia.
Tylko tutaj jeszcze nie byłem, to jest chyba albo inne. Czy tam jest bezpieczny? Od razu ci mówię, nie, nie jest. O! O tym mowa właśnie. Nie lubię tych biegnących szmat. Czemu nie mogłem w niego kopać? Idę coś tu zjeść. Ja pierdzielę. Ten pedał trudny. Znaczy on nie jest trudny, ale nie podobało mi się nigdy z nim walczyć. Bo jego się nie da odepchnąć. Napój. Batonik. Idziemy na górę. To jest to laboratorium co wcześniej, czy to jest jakieś inne? Nawet nie wstawajcie. Chłopaki, nie macie co nawet sobie robić fatygi. Dobra. Tu mamy przedmiot kolekcjonerski, dowód tożsamości. Chodź. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, idiotko, chodź. Ale fajne widoki, normalnie. Jungle, jungle. Dobra, ona idzie za nami. Tak, ja nie wierzę, że tu będzie cicho. To jest to laboratorium, te, co ja tu byłem już. Jak tam dojść do niego? Chodź. A, ona zna drogę, tak? Nigdy tu nie była, ale zna drogę. Naokoło. Jejku. Dokładnie. Tak, a ty leć sama, to cię zaraz tam rozpieprzą i będziesz miała. Pyk. Dobra. I biegniemy dalej. Tak, ona sobie pobiega, patrzcie. Wszystko ma w dupie. Ale jak zombie, to do Kamila. Kamil, pomóż. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. A tu pootwierany, tu se zombie nie wchodzą. Co tu mamy? Kaskę. Zdałoby się coś zeżrzeć. Dobra, no niech se tam sama biegnie, jak chce to. Czemu ja słyszę zombie? Już tutaj na pewno w laboratorium ich nie ma. Chyba, że coś się stało. Nie, no jest okej. Co jest, doktorku? Ty tu kiedyś byłaś, czarnulo? Doktorze? Myślałem, że już po mnie. Pyk. Jeśli tu ta mumia została poprawnie zbalsowana, jedyna może być nienaruszone. Jeśli chodzi o dziewczynę, muszę zbadać jej krew. Jeśli jest zakażona, powinna zostać tutaj. A to jego żona. Emilia jest bardzo chora. Musimy porozmawiać z Mowenem. Zna drogę do więzienia, tylko on może cię tam zaprowadzić, więc rób to, co konieczne, inaczej nikt nie przeżyje. Masz coś dla mnie w nagrodę? Aha, dzięki. Twarde negocjacje. Aż sobie sprawdzę, co to? Zadania. Porozmawiaj z Mowenem. Tylko gdzie ja go znajdę? Mowen, Mowen, do nogi. Nie chcę alkoholu, batonik. Alkoholu, alkoholowi mówimy stanowcze nie. Na razie nie zapisuję, jak dojdę do tego Mowena, to sobie zapiszę. Gdzie jest to do naprawiania? To jest tu. Muszę maczetkę sobie naprawić. O, maczeta. To nie, to nie. Klucz jeszcze miałem. O. Dobra, teraz możemy zapierdzielać do Mowena. Mam nadzieję, że autko gdzieś tu znajdę. Jest autko. Więc wsiadamy. I jedziemy. Czyli jesteśmy blisko końca gry chyba. Mam nadzieję, że to więzienie to już będzie koniec. O ile tam w ogóle się dostanę. Tak wszystko łatwo się mówi. Jupikaj! Mam nadzieję, że dobrze jadę. Zresztą nie trzeba jechać tam do góry jak zawsze. Tylko w dół. Oj, czekaj, bo wybij szybkę, bo nic nie widzę. No. Kurde, te drogi tutaj w dół chyba jeszcze nie jechałem autem. Ale jest bliziutko. Bliziutko, mamy to, mamy to. Pyk. O. Yo. Ty jesteś Mowen?
Dzięki tobie żyję, więc jestem twoim dłużnikiem. Twój kumpel nie kłamał, znam drogę do więzienia. Ale przed wyjazdem będziemy musieli wpaść do miasta po kilka niezbędnych rzeczy. Czyli co? Zapasy na łodzi, nowe zadanie. Musimy jechać do miasta. Do slumsów? Boże, jak ja nie lubiłem tego miasta. To było cholernie niefajne. Niebezpieczne wody. Miasto Morsberry. Nigdy za nim nie przepadałem. No ale cóż. Jakoś trzeba sobie radzić. Muszę oszczędzać bronię. Porozmawiaj z Mołenem. Dobra, rozmawiamy z Mołenem. Słuchaj, zanim odpłynie, musimy się zająć kilkoma sprawami. Przede wszystkim potrzebujemy paliwa do łodzi, na opalach daleko nie zapłyniemy. Druga sprawa to jakiś podarek dla Titusa, żeby nas przepuścił. Podarek. Inaczej możemy zapomnieć o wejściu do środka. To jak będzie? No dobra. Okej, paliwo znajdziesz na stacji benzynowej, a jeśli trafisz tam na samochód, wrócisz tu szybciej. Towar dla Titusa jest w czerwonym kontenerze w hangarach nad morzem. Tu masz klucz do składu. Ja zostaję tu, będę pilnował łodzi. No to co? Zapisujemy i udajemy się po paliwko. Cześć!